Cześć, tu Mać, witajcie w kolejnym odcinku z gry Beholder. Co u nas się teraz dzieje? Koniec z propagandą. Mówiliście, że jemu należy kupić room, to on wtedy sobie pójdzie. Zaraz zobaczymy. Teodozjusz, okej. Ale my tutaj chyba mamy... Zaraz zobaczę, czy my mamy już te plany? Nie, my jeszcze ich nie mamy. Ale pójdziemy sobie zaraz to wszystko tu sprzedamy. Bo on tu się dopiero chyba nam wprowadza. Bastian Wallner. Dobra, ja teraz jemu tutaj sprzedam. Moje uszanowanie, handel. Co dziś sprzeda? Ja cię. Masz ten room. Jest wino. Napój gazowany. One są chyba już nielegalne. Jeansy wiem, że są nielegalne. Whisky, o. Może whisky on dostanie, co? Dobra, kupię mu whisky. Tutaj sobie to posprzedajemy. Zaraz sobie możemy sprzedać praktycznie chyba wszystko, nie? Książki. To sobie zostaje, bo może mi się jeszcze przyda to. Co to jest? Dobra, to sobie też sprzedamy. Książka dla dzieci. Puste butelki, pan kaczor. Atlas świata, tytoń. Farby. Pasty do zębów, skarpeta, sukienka, zegarki nam nie są potrzebne. Brzytwa chyba też nie, okulary. Listy, Boże, 40 listów. Nie można tego sprzedać od razu za jednym zamachem? Broń sprzedajmy od razu. Kamera 1, 3 nam może zostać, piłka. Ręczniki, paszporty zostawiamy, obcążki też się mogą przydać, pamiętniki papa. I tu jeszcze 4. Dobra, mamy jako taki porządek, mamy prawie 30 tysięcy. Od pana już nic, pan tu pali. A na pana tutaj coś i mamy nawet. Dobrze. A, tu jeszcze Klara jest, ojoj, to tak trochę... Trochę wcześnie, dobra. Czy tutaj ktoś jest? Czy ja mogę wejść i zamontować kamerę? Jest nasz jegomość, zapukajmy sobie. Ojczyzna nie wybacza. To te plany. Aha, to jesteśmy jeszcze przed zdradą, dobra. No co, ty mi nie otworzysz? Ja tu pukam. O, już idzie. Otrzymano nowy rachunek, za co? A, kawiar, no to było, dobra. No ja chciała tu kamery pomontować sobie. Siema, czy ja z tego coś mogę? Rozmawiaj o niewierności. Aha, czyli jeszcze nie mamy dowodów na nią, dobra. Okej. To jeszcze będziemy mieć, zaraz spróbuję z tym sobie za to pogadać. Co by on, słuchajcie, się przekonał? Wiecie, kiedy kończę zmianę. Zjadłbym coś, a jeszcze chętnie coś bym wypił. Niech mi pan przyniesie butelkę rumu, a z radością odmelduje się do swojego baraku. Zrozumiano. Proszę bardzo, rum raz. Dobrze, że mi o tym powiedzieliście. Wkrótce się pan rozgrzeje. No tak. Idziesz już sobie pan? Idź pan, co? Dobra, tutaj mamy telefon, to idziemy go odebrać. Może on sobie przez ten czas pójdzie. Klara idzie spać, a on coś z Patrykiem tu spiskuje. Odbierz telefon, już prywatną rozmowę. Kart, to znowu Danton. Otrzymaliśmy informację, że w twoim budynku mieszka Aral Johnson. Tak, to emerytowany generał. Zdaje się, że będzie wygłaszał jakieś wykłady na uniwersytecie. Słyszałem też, że ma przemówić na stadionie. Jeśli się nie mylę, to wszystko to tylko przykrywka. Ten człowiek może być generałem specjalizującym się w tłumieniu pokojowych protestów. W naszych kręgach nazywamy go rzeźnikiem z Aglą. 2 lata temu dosłownie utopił to miasto we krwi. Ponad 600 zabitych i kilka tysięcy poważnie rannych. Aglą zawsze było niewielkim miastem, ale po tej operacji właściwie przestało istnieć. Zamknięto główny zakład pracy, fabrykę zegarów. Aglą zmieniło się w miasto duchów i to nie jest wcale odosobniony przypadek. Nie zgadnę. Chcecie, żebym znalazł dowód potwierdzający wasze przypuszczenia? Zgadza się. Jedną z akcji, którą dowodził rzeźnik, była operacja Tukan. Dostał za nią nagrodę. Co to za operacja? Prawdziwa rzeź.
400 żółte dzieło przeciwko batalionowi czołgów. Najpierw odebrano im rozum, a potem przyszłość. Zrobili z nich mięso armatnie i przepuścili przez maszynkę do mielenia. Wybacz, trudno mi opanować emocje. Zginął tam mój bratanek. Wyrazy współczucia. Znajdź dowód, że brał udział w tej operacji. Zadzwoń do mnie, jeśli okaże się, że to on. Mówiliście w ogóle, że on przypuszczalnie ma tę broń. Czekajcie, niech ja to sobie sprawdzę tylko. Zabrałem się z zagranicznej soli. On mieszka pod szóstką, tak? Tak, pod szóstką. I my tutaj jeszcze zbytnio na niego nic nie mamy. Zaraz będziemy starali się przeszukać. Ja w ogóle nie wiem, w jakim miejscu ta gra się zapisała, skoro Klara tutaj jeszcze jest. Jest tam? Chyba nie ma. Ja sobie wejdę może, co? Nie wiem, gdzie on jest, może chory. Jest! Musiał spać! Ale to nie ja! To nie ja, no proszę pana! Ja tu nic nie robię, przepraszam, wychodzę, no. Idę zobaczyć, co w poczcie. I czemu on właściwie stoi? Dostał rum, nie? Co dostaliśmy? Zdajemy sobie sprawę, że skarga obywatelia funkcjonowała... Nie systemu transportu publicznego do sytuacji odniósł się przedstawiciel Ministerstwa Transportu. Publiczny transport to jeden z najważniejszych czynników wpływających na wydajność pracy, a wydajność wszystkich pracowników ministerstw jest zadowalająca. Wspomniał też o bezpodstawne skargi, marnują cenny czas urzędników i w przyszłości będą traktować na równi z sabotażem. Powszechnie wiadomo, że administracja państwowa jest przepełniona zbędnymi urzędnikami, którzy zamiast poprawiać wydajność biurokracji, uniemożliwiają jej sprawne działanie. Poza tym miejskie autobusy mają już kilkadziesiąt lat, a ich kierowcy od dawna nie otrzymują żadnych podwyżek. Nie da się dojechać do celu na czas zdezelowanym autobusem kierowanym przez staruszka amdolowającego z głodu. Biedactwa, dam jutro kierowcę szarlotkę babci. A znowu tutaj podjęliśmy decyzję za ciebie. Tak, Tudora, no ale jest dobrze w więzieniu i proszę nie bić żony. Super. Panie! Czegoż pan tu stoi? Miał, żeś sobie pan iść. No dałem technikowi. Jest pan, pani Karol. Zaczynam marznąć na tym wietrze. Wkrótce się pan rozgrzeje. Czemu on go nie bierze? Co, ja nie mam tego rumu? To jest whisky, Boże. Whisky, rum. Przecież to jedno i to samo prawie. Dobra, to nie jest jedno i to samo. Oj, kupiła mnie to, co trzeba. Dobrze, to ja sobie na razie tutaj przyjdę do siebie na chwilę. Jaki nowy rachunek? Nie, ja tego generałka mam dosyć. Chodź tu, on sobie stoi w drzwiach. Idziesz... A nie w tą stronę pan miał iść. No nie w tą stronę, no panie. A, pan czyta. Propagandysta. A co mi z tego, że pan czyta w sumie, no. No długo jeszcze wyjdziesz, pan. Dobra, to póki tam siedzisz sobie, to ja idę do siebie. Sobie przeszukam, czy znowu nie ma jakichś gratów do sprzedania. Ja jestem ciekawa, skąd Patryk mnie broni. W ogóle chyba mówiliście, że ja z nim porozmawiała i zapytała. Czego potrzebuję? Co chciałeś? A, to on dalej marudzi, że chce tych... rewolucjonistów zniszczyć. O, ta wyszła sobie. Oboje wyszli. To wiecie co, to ja tutaj szybko tak tupu. No chodź szybko. Chodź. Oni na śniadanie gotowy do montowania kamer. No w sumie dobrze, że mi troszkę wcześniej ten się zapisało, prawda? Chodź tu. Tu potrzebuję kamery na wyro. Teraz bo ja muszę tu patrzeć, czy oni nie wracają. Dobra. Na wyrko jest, to może tutaj jeszcze jedno? Dobra, oni chyba nie wracają. O, ten wyłazi, super. Ale chodź, jeszcze tutaj zamontuję kamerę. Dobra, ja sobie tutaj wchodzę. Czy ja mogę kupić teraz kamery? Nie mogę. A dlaczego nie można kupić kamer przykładowo za te? Za hajsy. On sobie w ogóle poszedł. Dobra, idź sobie. Czemu nie mogę wejść? Dobra, to tu tłuczę się. Pan dokąd? A to jest... A przepraszam, bo ja się tu już gubię w tych ludziach. W dwójce mieszka myjnik. Tak. Tu.
czwórce mieszka Rotar. On już raportowany. Tu mieszka Johnson. To jest Walner. To kto to jest? To jest pani mąż jakiś stary, czy kto? Dlaczego ja tam wejść nie mogę, ja się pytam. Przecież tu nikogo nie ma, on sobie poszedł, dlaczego nie mogę tam wejść? Ej, o co chodzi? Bastian Walner idzie. Klary, ten, w ogóle pisaliście, że Klara by występowała wcześniej, gdybyśmy nie spiknęli Dory Noel bodajże z szpakiem, to właśnie byłaby Klara. I ona by się teraz tu pojawiła. A to nie jest jej ten gruby, to nie jest jej kochanek. Patrzcie, jakby wiedziała, że tam jest kamera. A to jest Bastian. Dobra, idę po room. Daj room. O, chociaż chwila ciszy, prawda? Napój gazowany, jak wygląda room? Wygląda jak trucizna. No dobra, co tu lubi, prawda? Czemu ty jest tu smutny? Masz, mam room. Masz i spadaj. Wspaniale, jak to mówią wojsko, jeden żołnierz bitwie nie czyni i pójdę już. Spadek. Dobra, tutaj wrzucił generał. Czy ja mogę z nim porozmawiać? Nie chcę z nim rozmawiać. Ta idzie na zupę. Niech sobie idzie. O, teraz mogę tu coś zrobić. Mobilna jednostka propagandowa. Otwórz programator. Weź śrubokrętów, nie odkręcę. To tu? Ten zestaw elektryka? Spróbujemy tym. Otwórz. A ty masz śrubokręt? Jak nie, to pewnie u mnie w biurku jest, nie? Ty masz śrubokręt? Zaraz wiem, że 4 godziny do telefonu śrubokrętu szukam cicho. Jeszcze widziałem, jak śrubokręt wygląda, prawda? Są to części metalowe. Ej, taniej tą broń sprzedałam. Co za zdzierstwo. Jest śrubokręt, daję nam. Chodź tu szybko. Ile mam do 3 godziny, dobra. Otwórz programator, spójrzmy, wiesz, prawidłowy kod. Jezu, jaki to był kod? A, powiedzmy, że to? Kod niepoprawny. Wiesz, prawidłowy kod. A to w sumie, jak można zgadywać, słabe. Dobra. Zmień częstotliwość. Dobra, mamy. Mamy, zrobiliśmy to. Biegniemy teraz telefon szybko odebrać. Odbierz ten telefon. Odbierz telefon. Ministerstwo. To Ministerstwo Porządku. Dzień dobry, towarzyszu Karl. Musicie jak najszybciej znaleźć mieszkanie dla Ingi Birkenfeld, słynnej naukowiec. Wykonać. Boże, to kogo my się pozbywamy? Ty palisz fajkę. Czy my mamy coś na panią bibliotekarę, żeby się jej pozbyć? Mamy książki, jej się niestety pozbędziemy. Pozbędę się jej tylko dlatego, że potrzebuję mieszkania dla kogoś tam. Więc napiszemy na nią raport. To jest pani mieszkająca numer 1. Małgorzata Zauer, tak? Tak. I ona złamała dyrektywę z dnia 12 września 53. Proszę, wyślij. Nie chciałam, ale muszę. Ministerstwo mi każe. Czy ja tu mogę sobie... Dlaczego ja tu nie mogę wejść? Czemu to jest niedostępne? Ja się dziwię, że jeszcze do mnie ten nie dzwonią, że tu propaganda leci. A jak ja z nim porozmawiałam? Może on się sam przyzna, co? Przedstaw się. Harold Johnson, emerytowany generał. Jestem tu, aby wznieść patriotyzm
wzniecić patriotyzm wśród młodzieży. Jak długo pan z nami zostanie? Wygłosił kilka wykładów i przemówień, a później ruszył dalej, by edukować masy. Moim głównym celem jest wzmacnianie lojalności wobec naszego wspaniałego kraju oraz propagowanie idei naszego drogiego wodza. Pańskie przybycie to dla mnie zaszczyt. Ostatnią przemowę wygłoszę na stadionie przed młodzieżą szkolną. Proszę przyjść ze swoimi dziećmi. Mamy nowy program naboru wojskowego. Od przedszkola do wojaka. To przyspieszony trening robiący z chłopców prawdziwych mężczyzn. A jeszcze coś mogę? Rozmawiaj o wojnie, może tu coś powie. Czy pana zdaniem wygramy wojnę? Ależ oczywiście. Niedawno przemawiałem do młodzieży z obozów patriotycznych, żeby pan ich widział, coś niesłychanego. Wszyscy w doskonałej formie, oczy pełne ognia, gotowi do walki jak młode wilki. Odrobina szkolenia, będziemy mieli całe oddziały maszyn do zabijania. Znaczy żołnierzy, chciałem powiedzieć żołnierzy. A o kraju? Jak pan sądzi, towarzyszu Johnson, jaka czeka nas przyszłość? Wspaniała. W tej chwili jesteśmy w decydującej fazie wojny. Wkrótce skończą się problemy z APRO, coś tam. Na razie mamy niedobory żywności, ale ci, którzy uczciwie służą krajowi, z głodu nie umrą. Nic zaleć, nic ująć. Jeszcze coś nowego mi powiesz? Eju, to mi tu zabierają. No nie bij już jej, mieliście ją wyprowadzić, bo kazaliście mi miejsce zrobić dla tej waszej lafiryndy, no. No nie bij jej, nie bij. Ale zaraz, tutaj powinno być pudełko, zaraz zobaczyłem, przyjdź tu. No przepraszam, babciu. Dlaczego wtedy od razu znalazłam na nich ten, na nią haka, a teraz nie mogę? No i co? Gdzie pudło? Ja sobie tam śpią? Dobra. Jest pudło, patrzcie. Przeszukaj. Ona rum miała, patrzcie. I wino. Dobra, zabierz wszystko, potem sobie sprzedamy. Dobra, i w takim razie remoncik i... Co? Ach, denerwuje on mnie. No to ją mieliśmy zatrudnić, nie? No okej. Zaraz zobaczę, czy... Tak, to bo mi zniknęło. O, mamy telefon. Już biegną. Kto tam? Odbierz telefon. Ministerstwo. Tu ministerstwo porządku. Co wam się was wyprawia, towarzyszu Karl? Mobilna jednostka propagandy została zaatakowana przed waszym budynkiem. Technik przepadł, a z głośników płynie antyrządowa propaganda. Waszym głównym zadaniem jest utrzymanie porządku. Zostajecie ukarani grzywną. No... Nic sobie się nie opłacało. Tyle, co zarobiłam, tyle mi zabrali. No. Dobra, trzeba będzie tutaj ich teraz przeszukać. A po co mi tu policja... Ale oni tutaj na propagandę, prawda? Nie do mnie. No, no i super. Dobra, chodź tu. Teraz to ta nowa? Tak, Gerda. Co za imię? Weź się tu przywitaj z Gerdą. Ona nie chce ze mną rozmawiać. Co ty w tej lodówce robiłaś? Dobra, nieważne. Naprawiliście propagandę? Tak, pojechała sobie. No, to teraz będzie mogło być... Normalna głośność odcinka. Przedstaw się. Miło pana poznać, jestem Inga Birkenfeld. Pracuję w laboratorium chemicznym. To moja córka Gerda. Oficjalnie pracuje, ale pomaga mi w moich badaniach naukowych. Jakich badaniach? Przykro mi, ale to tajne. Rozmawiaj o zdrowiu. Dobrze się pani czuje? Chodzi panu o ten kaszel? To tylko zapalenie oskrzeli. Dobra. Gdzie ta twoja córka? Twoja Gerda. Ty se poszłaś? To ja sobie wejdę. O! Mogę teraz do tego gogana wejść. Dobra, to ja wolę do niego, bo ja się chcę go pozbyć w końcu. Marnotrawi moje pieniądze. O, czekaj, bo on tu idzie sobie. Pa, pa! Idziesz na śniadanko? Smacznego! Nie, on sobie w ogóle idzie. A idź sobie jak najdalej. Dobra. On powinien mieć ponoć broń. Mówiliście. Maś tygrysia. Szachy. Zielony krawat nie jest zabroniony. Tutaj sobie to sprawdź. A ty byś...
To ona się nie z tym puszcza przypadkiem? Klaser, okej. Ja tu postaram się szybko przeszukać, ale ja chciałam, żeby oni by się tam ten tegest... Też bym chciała się jej pozbyć. Medal. Jest bitwa za Aglą. Dobra. Podejdź tu. Atlas świata. Wow, ile my na niego mamy raportu. Zaraz sobie napiszemy. No szczoteczka do zębów chyba dobrze. A ty co tutaj tak sama bez tego grubasa? Ej, a nie mówiliście, że... O, jeszcze tutaj coś jest, dobra. To zasłoniło. Co to jest ten grubas? Ja zaraz pójdę sobie z nim porozmawiać. Jest i broń, i zakazany krawat, i hantle, ale broń toż to nielegalne. Aha, tutaj będziemy zaraz przeszukiwać, będziemy widzieć. Mamy kamerkę. No ale ja tu muszę wejść. Śmieliście się w ogóle, że to są Simsy, nie? No bo ja tu widzę. Ale to ty sobie sam tutaj wejdziesz, to co, nie wystarczy, że żona nas zdradzi? Nakryłeś? Jesteś ślepy czy jaki? No co, ja teraz nie mogę wejść. Na nią chyba nie on... O, tutaj jest, dobra. Teraz chyba zatrybiło, bo kliknęłam. Zaraz zobaczymy, gdzie ona jest. Tak, jest, ma zdradę. I co, może powiesz, że ten sobie wyszedł i... A, bo to tylko mój kolega. No to jasne. Dobra, generałek wrócił. Dobra, to wiecie co? Ja sobie teraz zapukam, pozbędę się Klary. Pójdę, doniosę do na tego generała. Nie, Klara, ty mi nie otwieraj. Twój mąż niech mi otworzy. To zrobimy to i ojczyzna nie wybacza, to jest... Aha, i on nam teraz da te plany. Ja chcę z tym porozmawiać. Wyłaź tu. Chodź tu. Wydaj, Klarę, spadaj stąd. To już mieliśmy w poprzednim odcinku, więc tego wszystkiego nie czytam. Ale dostaliśmy plany, więc jest nice. Więc ojczyzna nie wybacza. I my mamy zanieść plany do tego. To idziemy sobie tu, pukniemy. Zaraz tego rzeźnika z Alą zrobimy. To mamy zadzwonić do Dantona. Sobie zadzwonimy. Będziemy mieli wszystkie zadania, nie? No siema. Daj plany. Przyniosłem plany. Wiedziałem, że mogę na pana liczyć. Oto czyste dokumenty dla pana rodziny, gdy postanowi pan uciec z kraju. Wystarczy przykleić zdjęcia. Jest! Powodzenia, niech pan zapamięta, gdy będzie pan na granicy, proszę i spokojnie, jeśli zacznie pan biec, strażnicy poszczują pana psami, więc jak coś, to będziemy mogli uciec kiedyś. Warwerde ma u pana dług. Dziękuję. To jest tata nawiedzona, co się wprowadziła. Dobrze, idziemy teraz sobie, zadzwonimy, tylko wiecie co, ja najpierw przyjdę sobie go sprofilować, zawsze dodatkowy hajs, nie? A ta się wyprowadza. Niech się wyprowadza. Sprofiluj. Profilujemy sobie pana, pan tu, Aral. Mieszkający w szóstce mężczyzna. Samotny. Propagandysta. Jeju, ile żeś pan tu masz. Więcej chyba znaleźć na pana nie mogą. Wyślij. Czy my się go na razie pozbywamy, czy się nie pozbywamy? Chyba nie. A czy ja mogę jeszcze na kogoś raporcik napisać? Na ciebie nic nie mam. Ty już byłeś zraporcony. Ty masz tam zdechłą rybę. Na was to nic nie mam. Zajęłam się w sumie czym innym, więc odejdźmy od biurka i chodźmy, zadzwońmy sobie teraz do Dantona. Kto to? Kto to jest?
Wybierz numer, zadzwoń do Dantona. To ten Johnson, którego szukacie. Znalazłem u niego medal za udział w tej operacji. Przeklęty rzeźnik. Niełatwo mi o to prosić, ale musisz nam pomóc zlikwidować tego potwora. Co? Zwariowaliście? Trudne czasy wymagają podejmowania trudnych decyzji. On nie przestanie. Wciąż będzie robił to, w czym jest najlepszy. Czyli eliminował tych, którzy mają inne poglądy niż on sam. Według zdobytych przez nas informacji podstawą jego metod jest technologia. Do tego stosuje je na niewinnych obywatelach. Uczniach. To są tylko dzieci, Karl. Może ma pan rację, ale morderstwo? Gdzie drwa Romeo, tam wióry lecą. Tylko śmierć powstrzyma go przed wygłaszaniem przemów przed uczniami. To potwór. Pomożesz nam? W sumie, może być wesoło. Nie wiesz, że to mówię, ale w porządku. Co mam zrobić? Podjąłeś dobrą decyzję, Karl. Zaufaj mi. Nie mieliśmy zbyt wielu czasu na opracowanie planu, więc przygotowaliśmy tylko 3 sposoby jego eliminacji. Otrucie to najprostsza metoda. Niczym nie ryzykujesz. Twierdzą, że to był wypadek albo pomyłka. Wszyscy wiedzą, że to żarłok i alkoholik. Niestety nie mieliśmy czasu, by zdobyć truciznę. A pozostałe sposoby? Drugi jest bardziej ryzykowny. Musiałbyś zwabić rzeźnika do zaułka, gdzie zająłby się nim nasz zabójca. A co jeśli pokpi sprawę? Johnson wyda mnie władzą. Nie pokpi. Przez Johnsona stracił 2 synów. Już na niego czeka. Ty musisz tylko zwabić generała. Jest jeszcze 3 sposób, najbardziej skuteczny, ale poniósłbyś pewne konsekwencje. Musiałbyś dostarczyć generałowi paczkę z bombą. Johnson nie odmówiłby prezentu od fanów. Co do tego chyba nie ma wątpliwości. Tak, jest strasznie próżne. Zgadza się. Doszłoby do wybuchu, ale jego skutki ograniczyłyby się do jego mieszkania. Zapłacilibyśmy za wszystkie zniszczenia. Dam ci ten wybuchowy prezent, ale tylko od ciebie zależy, w jaki sposób załatwimy tego gnoja. Pamiętaj, mamy mało czasu. Wkrótce się wyprowadzi. Nasz człowiek przekaże ci paczkę za rogiem budynku. To ten? Podejdź tu, bo ja nie wiem, kto to jest. Taki w kapeluszu. To jest ten, bo dobra, ja tu przeżywam go. To jest ten człowiek. Dobra, chodźmy tu. Zróbmy bombę. Niech będzie wesoło. Wiecie, fajerwerki, happy new year. Nie powinniśmy rozmawiać, niech pan weźmie prezent dla mojego idola. Dobra, dajmy mu bombę. Chodź tu na górę. Jestem tego ciekawa. Możesz puku puku? W sumie chociaż o trucie też byłoby ciekawe, prawda? A, czekajcie, my mamy truciznę jak coś? To jest do kawy, wino, rum, puste butelki, to jest whisky. Nie mamy. Dobra, to w takim razie masz tą bombkę swoją. Czy wybawić go z mieszkania? Dajmy bombę. Generale, ktoś przysłał panu prezent, mam go przekazać panu do rąk własnych. Kto go przyniósł? Jakaś kobieta. Zdaje się, że jakaś pana wielbicielka była zbyt nieśmiała, aby przynieść to panu osobiście, więc mnie o to poprosiła. I jak miło, niech mi pan to da. Dobra, mogę uciekać? Mogę uciekać? To muszę zobaczyć. No, otwieraj, otwieraj. Oj, RIP, jak mi przykro, jak mi przykro. Ale ja tu nic nie widziałam, no ja byłam w sumie u siebie. O, i ten mi się tu wyprowadził. A mogę tu kogoś wprowadzić? No co, on nie żyje. Dobra, nikt się nie chce do mnie wprowadzić. Już ministerstwo dzwoni, już. Dobra, zabierać trupa i dać mi jego rzeczy. No tak, nie żyje, no nie widzisz, że nie żyje. Ten coś chce. On może chcieć dokumenty, to może ja z nim na razie nie porozmawiam. Pani, nie wolno czytać. Nie wolno. Czemu ty latasz to i z powrotem? No przecież widzisz, że on nie żyje. Upewniasz się, czy jak? Dobra, idę odebrać telefon. Odbierz telefon. Aż 2 ministerstwa. To ministerstwo porządku. Towarzyszu Karl, w mieście ogłoszono pomarańczowy alarm. W swoim budynku może znaleźć się urządzenie wybuchowe. Och nie. Macie natychmiast przeszukać budynek i przesłuchać lokatorów. Nie wspominajcie nikomu o niebezpieczeństwie. Nie chcę wywołać paniki. A drugie? Odbierz telefon.
do Ministerstwa Porządku. Towarzysz Zły się u was wyprawia. Wybuch w centrum miasta, Aral Johnson nie żyje. Obawiam się, że wrogowie państwa okazali się sprytniejsi niż sądziliśmy. Najwyraźniej podłożyli bombę w mieszkaniu generała. Zawiedliście nas, towarzyszu. Przez wasze zaniedbanie zginął wielki człowiek. Macie szczęście, że cierpimy w tej chwili na braki kadrowe. To jedyny powód, dla którego nie straciliście jeszcze posady. Rekompensata za wydatki generała nie wchodzi w grę. Zostaniecie ukarani grzywną i upomnieniem. Tylko 2000. Dobra, zabierajcie to truchło. A nie latasz w tą i z powrotem. Dobra, idę zobaczę jeszcze list. Co tam, kto tam chciał? O, inwazja kaczek. Wczoraj... Niech pan nie bije żona. A, to ta, dobra. Wczoraj w nocy w porcie doszło do oburzającego aktu wandalizmu. Dwóch nieznanych sprawców wrzuciło do wody dziesiątki tysięcy gumowych kaczek. Według zeznań świadków na ciężarówkach, w których je przywieziono, znajdował się napis Flota kaczek. Na żółtych zabawkach unoszonych morskimi prądami znalazły się hasła takie jak Róbcie kaczki, a nie kopalnie. Kaczki chcą pokoju i pora zakwaczyć tę wojnę. Minister porządku oznajmił, że był to zaplanowany atak na morale naszej armii. Sprawcy zostaną ujęci i przykładnie ukarani. Od teraz gumowe kaczki są elementem antyrządowej propagandy, a ich posiadanie będzie karane grzywną. Redaktor wydania utrzymuje, że artykuł o kaczkach był próbą zamachu na życie redaktora naczelnego, który niemal umarł ze śmiechu i odmówił komentarza na temat zakazu posiadania gumowych kaczek. Kaczki to poważna sprawa. Bardzo dobry jest rasu z kaczki. Dobra, wybory już były. Tu się chyba coś zdecydowanie zepsuło. Nie wiem, dobra, pójdę jeszcze na sekundkę do tego i będziemy kończyć odcinek, myślę. Czekam, aż oni go zabiorą. Bomba, wiem, że już mówiliście, że jest w piwnicy. No. To zaraz tam poszukam. Co ty chcesz? Dajcie, czego chcę. O co chodzi? Proszę dać mi plan, doszedłem już do siebie. Zakończ rozmowę! Ja nie mam planów. Dobra, podejdę sobie tutaj. Dobrze, kochani, ja myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Bowiem, nie wiem, coś się chyba spsuło, że oni latają i nie mogą jego truchło zabrać. Nie wiem, zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja na razie się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!